Sytuacja w zoo. Małżeństwo stoi przy klatce z gorylami. Żona mówi: Zobacz, kochanie, tak powinien wyglądać prawdziwy facet. Ten dziki wzrok, ta góra mięśni, siła. Po prostu samiec alfa. Goryl chwycił kobietę, wciągnął do klatki, zerwał z niej ubrania i zaczyna się do niej dobierać. Żona woła o pomoc do męża. Mąż na to: Powiedz mu, co zawsze mówisz mi, że cię głowa boli i masz niskie ciśnienie. Stacja benzynowa. Przyjeżdża czterech kumpli na stacji i widzi wielki plakat. Zatankuj pełen baka, otrzymasz nagrodę. Tankują pełen baki i podchodzą do właściciela stacji. Panie, jaka jest wygrana i jak się gra? Tankujecie pełen baki i zgadujecie, ile z tyłu za plecami palców pokazuje. Jak któryś z was wygra to będzie darmowy seks. Za pierwszym razem nikt z nich nie zgadł. Sytuacja powtarza się czterokrotnie i żaden nie wygrywa głównej nagrody. Jeden z gości w końcu się wkurzył i mówi Panie, kłamie pan, nikt w tą loterii jeszcze nie wygrał. To nieprawda w tamtym tygodniu pana żona wygrała pięć razy. Żona przychodzi szczęśliwa z pracy i od progu mówi. Skarbie znalazłam na drodze piękne futro z norek i piękne buty. Przymierzyłam, a tam mój rozmiar. Jesteś szczęściarą. Ja już tyle szczęścia nie mam. Położyłem się na łóżko, sięgam ręką pod poduszkę, a tam bokserki, ale nie mój rozmiar. Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i od progu pyta mamę. Mamo, a ja nie byłem wpadką? Tynku, idź zapytaj tatę o to. Mamo, jakiego tatę? No właśnie. Jedzie niedźwiedź z zającem autobusem. Zając jak zawsze jedzie na gapę. Do autobusu wsiadają kontrolerzy. Zając przerażony, że dostanie mandat, wskakuje do kieszeni niedźwiedzia. Przychodzi kontroler, sprawdza bilety i pyta. A co pan ma tam w tej kieszeni? Niedźwiedź z całej siły uderza pięścią w kieszeń. Wyjmuje spłaszczonego zajączka i mówi. Stare zdjęcie kolegi!